Długi czas pracy na baterii, zaawansowana redukcja szumów i wygodna konstrukcja. Czym jeszcze zaskoczy nas One More? Zapraszam do oglądania. One More Dual Driver ANC Pro to słuchawki bezprzewodowe, dokanałowe, które mają tutaj takiego pałąka. Pałąk jest o tyle wygodną sprawą, że zakładamy go sobie na szyję i mamy dostęp do naszych słuchawek bez konieczności wyciągania ich, szukania w jakimś pudełeczku czy w kieszeni. Dzięki temu mamy również długi czas pracy na baterii, ponieważ jest ono wbudowane tutaj w pałąk. To pozwala nawet do 20 godzin słuchania muzyki albo aż 13 godzin rozmów telefonicznych. A jeżeli ta bateria nam się rozładuje, to w godzinę naładujemy ją dzięki gniazdu USB-C, a jeżeli nie mamy na to czasu, to 10 minut ładowania wystarczy nam około 3 godziny słuchania muzyki. Złącze USB-C ma dodatkowo taką funkcję, że możemy z tych słuchawek skorzystać przewodowo. W zestawie jest załączony przewód, który ma końcówkę na mini jacka i możemy ją sobie dzięki temu podpiąć do komputera albo do jakiegoś innego urządzenia, które nie łączy się z słuchawkami bezprzewodowo. Czyli na pałąku znajduje się dużo wygodnych przycisków, które są fajnie rozłożone i dobrze leżą pod palcami i też mają przyjemną klikalność. Możemy sobie sterować tutaj głośnością, jest przycisk głośniej, ciszej oraz play, pauza, a także włącznik i przyciski do redukcji szumów. Czyli mamy tutaj przycisk do redukcji ANC, czyli Active Noise Cancellation. Mamy tutaj aż dwa poziomy tłumienia tych szumów oraz mamy przycisk dedykowany do redukcji szumu wiatru. W pałąk jest również budowany mikrofon, dzięki któremu możemy prowadzić rozmowy telefoniczne. Dodatkowo przyciski służą również do zmiany piosenek, także możemy ustawić sobie kolejną albo poprzednią piosenkę, a także odebrać i zakończyć rozmowę telefoniczną. Dodatkowo dla wygody te słuchawki mają magnesy, więc jeżeli złączymy je sobie tutaj, nie słuchamy, no to one nam nie spadną. Ważą 45 gramów, także sam ten pałąk nie jest dla nas na tyle dużym obciążeniem, żeby był niewygodny albo żeby było go czuć, a dzięki temu, że mam je cały czas na sobie, to nie muszę ich szukać i wiem, że jeżeli ktoś do mnie dzwoni, one wibrują, wyciągam tylko słuchawkę, wkładam do ucha i już mogę rozmawiać. Jest to super wygodne rozwiązanie na przykład dla sportowców albo rowerzystów. Nie wyobrażam sobie, jadąc na rowerze, szukać gdzieś słuchawek bezprzewodowych. Tak, wiszą one cały czas na mnie, mogę kierować i w dogodnej chwili po prostu sobie taką słuchawkę włożyć do ucha. A propos sportów, to niegroźny im jest lekki deszcz albo pot. Dzięki certyfikatowi IPX5 są odporne na wilgoć. Jako porządne słuchawki dokanałowe posiadają w zestawie gumki, które możemy sobie regulować. Są to zapasowe gumki i jest tutaj ich duży wybór pod kątem wielkości, co jest dla mnie dużym plusem, dlatego że oryginalnie przychodzą one do nas z dosyć dużymi gumkami. Ja sobie je wymienię na mniejsze. Mamy tutaj rozmiary od 11 mm do aż 15,5. Sama wymiana jest prosta i szybka. Wystarczy sobie je tutaj wcisnąć, hyc. W zestawie poza dodatkowymi gumkami jest oczywiście kabel do ładowania USB-C oraz kabel z końcówką mini jack, a także fajne wodoszczelne etui ochronne. Bardzo ważne jest opóźnienie względem oglądanego obrazu i to zawsze testuję przy słuchawkach bezprzewodowych, ponieważ jest to kluczowe. Jeżeli oglądamy YouTube'a, Netflixa albo cokolwiek innego na telefonie, to nie chcielibyśmy mieć jakiegokolwiek opóźnienia, bo jest to irytujące i po prostu nie da się oglądać. Także sprawdźmy, czy to opóźnienie jest. Okej, bardzo szybko się połączyły. Teraz wejdźmy sobie na YouTube'a. TechWish. Bardzo fajny kanał, polecam subskrybowanie kanału TechWish. Nie ma opóźnienia, test zaliczony. Możemy sobie bardzo wygodnie sterować tutaj głośnością. Również w filmach odtwarzanych na YouTubie mogę sobie tutaj tym przyciskiem z boku zapauzować albo otworzyć z powrotem film. Sprawdzimy sobie teraz, jak słychać mnie podczas rozmowy. Zadzwonię do Kuby. Halo, halo, cześć Kuba. Dobrze mnie słyszysz? Bardzo dobrze? Super. Ja Ciebie też bardzo dobrze słyszę. Powiedz coś, co tam u Ciebie w ogóle słychać? Okej. Okay. Rozmowa telefoniczna odbyła się z powodzeniem. Ja słyszałem Kubę bardzo dobrze, on mnie również, także test zaliczony. Słuchawki grają bardzo dobrze, dzięki temu otrzymały certyfikaty Hi-Res Audio oraz za swój design otrzymały nagrodę Design Award w 2020 roku. Faktycznie wyglądają bardzo dobrze, grają bardzo dobrze, są wygodne zarówno dla sportowców i dla osób, które aktywnie w ciągu dnia biegają, wkładają i wyciągają słuchawki. Także jeżeli nie chcecie zgubić swoich słuchawek, szukacie tego typu rozwiązania, to uważam, że jest to idealny wybór.
Szukajcie ich w sklepach Techwish na techwish.pl. Jeżeli podobała Wam się ta recenzja, dajcie łapę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Napiszcie w komentarzu, czy korzystacie z takich słuchawek, albo z jakich słuchawek chcielibyście korzystać. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, śmiało piszcie również w komentarzach. Ode mnie to tyle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!